Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem z siostrą. Przywitaj się. Cześć. Cześć. Jesteśmy dzisiaj na Palionowie znowu. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku na chwilę przerywam z... Z czym? Z tym, że jest trująco, że jest wirus i w ogóle wszystko i tak dalej. Dzisiaj oprowadzę siostrę po Palionowie, pokażę jak to wygląda. Mam nadzieję, że nas dobrze słychać, mimo tego, że mikrofon mam tutaj tak nietypowo. Mogę go ewentualnie troszkę zgłośnić. Dobra, zacznijmy od samego początku. To jest mój statek, którym wylądowałem na tej planecie. Statek? To jest statek kosmiczny. No patrz, jak on wygląda od boku. To jest taki statek kosmiczny, którym wylądowałem tutaj na tej planecie. Ja jestem tostem w ogóle, widzisz to? To jest tost? No bo tutaj taka skórka, nie? I tost. Aha. No jestem tostem. No nie jest podobny do tosta? No nie. Może to... doktor tost. No ale nie, patrz tylko na twarz. To nie jest podobne do tosta? No. Poczekaj, i ułatwię ci to. Teraz. No. No, widzisz ta skórka od kanapki i w środku, no jest tost. No, dobra. Już myślałem, że tego nie widzisz. Tost lekarz. No, ale założę, no tak, tost lekarz, no bo teraz jestem aktualnie doktorem, który tutaj pracuje nad wirusem. No i to jest mój statek, oprowadzę cię po tym statku. Jeny, ten odcinek będzie mega długi, skoro ja ci tu mam wszystko tak pokazać mniej więcej. Tu jest tak, tu mam... Tu jest sterowiec, tu się stoi, tu się steruje statkiem. Ale ja się nim rozbiłem, więc aktualnie to nie działa za bardzo. Tutaj na górze mam, no, takie do mieszkania. Wydawał się mniejszy. No nie, a tu patrz, co się dzieje na dole. Tu schodzimy na dół. Tu mam laboratorium takie małe. Za obrazem mam tutaj maszynę, która zmienia nas na lepsze. Wow, no. Tu jest tunel, w którym zaraz pójdziemy. No i tutaj jeszcze mam ukryte takie. Tu klikam guzik i tu się otwierają drzwi. I schodzę sobie na dół i tu mam kopalnię. Super, nie? No i dobra. Zbudowałeś? Bardzo długo, już ponad kilka miesięcy to robimy tutaj wszystko. Dobra, wychodzimy na górę. Albo nie, pójdziemy tym tunelem i wyjdziemy, zobaczysz gdzie. Idziemy tutaj. Ten tunel prowadzi do wioski. To jest nowe Palionowo, ponieważ było jeszcze stare Palionowo. A gdzie jest to stare? Zaraz dojdziemy do starego, zaczynamy tutaj od tego. Tutaj przechodzimy kanałami. Odkaszlnąć musiałem. Dobra, koronawirus i te sprawy. Tu mam magazyn ukryty za obrazem, widzisz to? No, coś pięknego. Tutaj są kanały i tutaj wychodzimy i wejdziemy do mojego nowego domku, czyli, znaczy mojego w sumie takiego pierwszego domku. Tu jest mój magazyn. Tu wychodzimy wyżej. Tutaj jest mój domek. No i jesteśmy tutaj w tym nowym Palionowie teraz. To jest mój domek, nie? Tutaj jest domek Dave'a, a tam jest ten statek kosmiczny. Tutaj mamy bunkier. Schodzimy sobie do bunkru. W bunkrze będziemy się chować, jak będzie apokalipsa zombie czy coś takiego. I tu każdy ma swój pokój. Jest żabka Dave, jest policjant Neon, jest burmistrz Palion i jest tościk Szczypson. Więc wszyscy mają swoje miejsce tak naprawdę. Co tu mamy? Tutaj mamy tostowe drzewo. Tostowe. Możesz siebie jeść. No, mogę siebie jeść. Mogę to ściągnąć i co, jak jestem głodny, to jem. Tu są tablice donatorów, czyli jak ktoś mi wysyła pieniążki, to tutaj go wpisuję na tablicę donatorów. Muszę to uzupełnić swoją drogą, bo zapominam ciągle. Tu jest jeden z posągów, tam jest drugi posąg. Tutaj jest wielka głowa tosta, która należy aktualnie do Nestera. Wysłał mi 425 zł. I tu mam domek na drzewie. I tu jest plaża po drugiej stronie. Tutaj mam plażę, na której sobie mogę siedzieć, odpoczywać. Tu są materace na wodzie. O, taka... No. Taka plaża. I tu się do tej plaży wchodzi. Tu jest kasa. Takie fajne. Tu są drzewa, które zaraz ci pokażę, ale najpierw zajdziemy... O, tu jest jeszcze miejsce na grilla. Tu sobie siedzimy i grillu... O nie, kto to tu zepsuł? O, naprawiłem. Tu jest miejsce na grilla. No i... Wiesz wszędzie, gdzie co jest. No. Wiem. Teraz tak, tutaj jest domek Dave'a, czyli osoby, które z nami gra. To ci tak pokrótce pokażę. No tam, tu ma sypialnię, jakiś tam enchant na dole. Tu ma magazyn. Fajny taki. Tu może wyjść i tu sobie smaży kiełbaski na tym ognisku, tylko że mu nie działa aktualnie. Tam ma na dół zejście do kopalni. No i tu na górze ma posągi donatorów. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest domek Dave'a. Tutaj nic więcej już chyba nie ma. To jest dom Neona. On tu kiedyś miał inny dom, ale mu się spalił. Więc aktualnie ma tylko coś takiego. Tutaj to i tu chyba już można wchodzić już tam.
już chyba nagrał z tego odcinek. Tutaj ma... No tu miał domek, ale to wszystko widzisz, to się spaliło. No i tu ma jakiś taki, no spalił mu to noob chyba, wiesz? Nie wiemy w sumie, kto to mu spalił tak naprawdę. Tu ma swoją tablicę donatorów i tu jest portal w ogóle znowu działający? Coś niedobrego. Dobra, tutaj jest szkoła. O! Duża, nie? Fajna taka. Wejdziemy do środka, oprowadzę się na szybko po szkole. Tutaj mamy szatnię. Stół do bilarda. No i salę gimnastyczną. Z koszami, nie? Fajna taka. Idziemy dalej. Po drugiej stronie jest stołówka. Tu się siedzi, jest stołówka. Tu jest kuchnia. A tu jest sala przyrodnicza. Mamy coś takiego. Tu i tu można tak fajnie wejść, patrz, coś takiego zrobić. I mogę sobie leżeć tutaj. Fajne to jest, mi się to mega podoba. No i dobra, no i tu mamy salę przyrodniczą. Tutaj jest klasa pierwsza A. Jest druga? Nie ma klasy drugiej, jest tylko pierwsza B. I tu jest Janusz. Wacław. Ej, nawet stanął sobie pod swoim tym. Pod swoją tabliczką. Widzisz? Znajdzie się na niego, tu ma Wacław i jest Wacław też. Ale wie, gdzie jest jego szatnia. A ten też pod swoją jest? Nie, tu jest Karol, a on kradnie Karolowi, dobra. Dobra, lecimy na górę. Na górze tutaj. Tu jest miejsce na... no, nieważne na co. Na wagary. Na wagary, no. Tu jest jedna z sal, która jest jeszcze nieumeblowana. Tutaj też jest kolejna, też nieumeblowana, ale po drugiej stronie się za to dzieje, ponieważ... Tutaj jest sala od geografii, mamy mapę. Ktoś ukradł w ogóle kawałek mapy. Tu jest geografia. Czyli nauka o mapie i w ogóle takie ten. I tu jest sala matematyczna. No i tu jest taki fajna ukryta rzecz. Ło, szkielet. Czekaj, muszę go poskromić. I tutaj, jak się wyjdzie na górę, to tu jest wielkie laboratorium. No nie? Duże, strasznie jest. No. I tu są eksperymenty na świniach przeprowadzane. Świnie. O, i ten zombiak nie wiem skąd ma miecz, ale... O, dobra, ten miecz. Dobra, no i to jest tyle, co tutaj mamy. Schodzimy sobie na dół. Wychodzimy, teraz ci pokażę stare palionowo. A zanim stare palionowo, to jeszcze ci więzienie pokażę, bo tu jest jeszcze więzienie. O. Które zbudowaliśmy też. Jest szafka, że tam się otwiera i takie... Tak, 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 tam jest takie coś. Dobra, czekaj, wejdziemy. Z tego co wiem, to tutaj jest rozwalona szyba dokładnie i tu sobie wskoczymy od razu do więzienia. O nie, creeper tu jest. Trzeba ich pokonać. Dobra, pokonali. Tu jest więzienie, wchodzimy do więzienia. To jest bardzo duże więzienie. Tu są cele, od lewej, tu po prawej. A tu są jacyś ludzie? No, są villagersi, tutaj siedzą za karę. Za, patrz, tu gdzieś powinni być. Albo uciekli. Albo na dole byli, może na dole byli, czekaj tu. Ej, no byli tu kiedyś. Ale nie było tak źle. Nie, widzisz, to jest głowa nuba. O, tu są, śpią teraz. Znaczy jest jeden. Sam został. A tu? Tu też nikogo nie ma. Dobra. Idziemy sobie teraz na stołówkę więzienną. Tu jest stołówka. Tutaj można sobie siąść. I jeść, tu jest kuchnia i tutaj nam gotują kury i koty. Co? No, kury i koty nam gotują, nie? Taka jazda. Dobra, wchodzimy tu na górę. A nie, tutaj pomyliłem sobie schody. Tutaj wchodzimy na górę. I tutaj mamy na górze niezagospodarowane, tu nie wiem co jest, ale to nieważne. Tutaj niżej idziemy sobie, tu widać całą stołówkę z góry. I tu możemy wyjść na boisko. Aha, no też jest. Też jest boisko tutaj więzienne, żeby więźniowie mogli sobie grać w kosza. No i tu można wejść do kuchni, ale tu nie wchodzimy, bo tam jest za dużo zwierząt. No i tu mamy tak, tu mamy zbrojownię, w której nie ma zbroi żadnej. Tu mamy magazyn, w którym są tylko skrzynki puste. Tutaj mamy prysznice. To są prysznice. A tak, gdzie się... Nie ma, tu się nie myje, tu wszyscy chodzą brudni. Tutaj jest izolatka pierwsza, druga, trzecia. Tu można włączyć światło w izolatkach. No i tam nieważne co tam jest. Tam nie mogę pokazywać, bo to jest zbyt drastyczne. Dobra, idziemy do starego palienowa.
No i tak naprawdę to już powoli będzie koniec, tylko czekaj, założę sobie elytrę, żeby szybciej się tam dostawać. Wow, ale szybko. To jest coś takiego. To są takie skrzydła. Tu jest stare palionowo, ale nie będę się już po nim oprowadzał, tylko... O, w sumie wylecimy sobie tutaj na to. Tu poskromimy tylko tego cwaniaka. I teraz patrz. Tu jest... O nie! Co to się wydarzyło? Posąg Dave'a, widzisz jak przerobiony? O nie, ale jazda. Dobra, to jest stare palionowo. Tamten kolorowy domek to jest domek Neona. Tutaj jest komisariat policji. Tam jest małe więzienie. Sąd. Co? Sąd. Sądu nie mamy jeszcze. No i ogólnie tutaj już prawie nic nie ma, więc tam za bardzo się nie będę pokazywał nic. Bo w sumie to już tam nic nie ma, tam już w sumie nie mieszkamy. Ja tam w sumie nigdy nie mieszkałem. Tu jest McDonald's, nie? I tutaj jest Energylandia. Tutaj mamy Energylandię. Jest roller coaster. Widzisz to? Tu puścimy villagera, żeby jechał. Pojechał. Tu mamy takie do sumo. Tutaj mamy taki specjalny strzelecki. Tu można między sobą się strzelać. Przechodzić dalej. Tu ci pokażę. Patrz, to jest fajne. Tylko nie wiem, czy mam łuk. Nie mam łuku, ale to jest tak, że jak tam się kliknie guzik, spada piasek, aktywuje mechanizm, który usuwa ten blok i tam musisz trafić w kolejny guzik. Mega fajne to jest. No i tam jest później tutaj parkour jeszcze, no ale to już nie będę na niego wchodził teraz, bo jeszcze spadnę, ale ogólnie fajnie to wygląda, nie? No i jest też bank. Tutaj mamy bank. Do banku można wejść, zostawić sobie pieniądze. Wszystko fajne, wszystko fajne. I ci, którzy biorą te pieniądze, idą do więzienia. No. I tu mamy, tu są ochroniarze. Tu jest mnóstwo rzeczy i tu jest, patrz, tu są bogaci niektórzy. Tutaj Neon nic nie ma, ja mam trochę, mogę sobie odłożyć w sumie to, co jest moje. O, no i fajnie. O, nie trafiłem sobie w dźwignię, dobra. Co jeszcze tutaj mamy? O, pokażę ci ukryte przejście pod McDonald'em. McDonald's taki tutaj... W środku nie byliśmy, więc my to też cię oprowadzę. Tu do siedzenia, tutaj się wiadomo kupuje. No wygląda to trochę jak McDonald's, nie? No i teraz patrz, co tutaj jest. Musimy zrobić sobie wiaderko. Bierzemy wiadro, zabieramy wodę i odsuwa nam się to. Schodzimy na dół. Tu dajemy znowu wodę i to się zamyka. Teraz idziemy dalej. Tutaj stajemy sobie tu, otwieramy, zamykamy. Idziemy sobie na dół. Schodzimy na sam dół. I tu mamy laboratorium na samym dole. Tutaj mamy różne skrzynki i tak dalej, tu można robić potki. No i tak dalej, ale w sumie ten mechanizm nie działa, bo nie miałem czasu, żeby go ogarnąć. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o to miejsce. O, prawie zginąłem. Niedobrze. Przepraszam, jeśli słychać jakieś stuknięcie, ale remont mamy na górze. Więc niestety troszkę będzie słychać, ale... Właśnie swoją drogą nie powiedziałem tego, że to jest prawdopodobnie ostatni odcinek tutaj w tym pokoju, bo dzisiaj będę przenosił właśnie wszystko, co tutaj mam, na górę. Więc będzie już od jutra chyba filmy w nowym miejscu. No i to jest już chyba wszystko. Jak ci się podoba, palionowo? No, fajne. Fajne? Chciałabyś tutaj grać? No. No to może nagramy jeszcze jakiś odcinek później, co? No. Jakiś odcinek nagramy taki, że... Co byśmy mogli nagrać? No piszcie w komentarzach propozycje, co mogłem nagrać siostrom. No i pewnie nagram. Może dam jej też pograć tutaj, żeby pograła. Dobra, dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Pożegnaj się. Pa. Cześć.